Siemaneczko, ja jestem Pepetem Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj wysyłam sobie na łyski. Podkorzeń, coś nietypowego na moim gospodarstwie. Siewamy pod pszenżyto. Idziemy w pszenżyto w dość dużej skali. Tak prawdę mówiąc, ale już będziemy mówić. A przycieram ze 30. I co? No i grzejemy, bo jednak trzeba tu zacząć dobrze uogarniać temat. No, odpalamy taką czwóreczkę sobie powoli, będziemy sobie jeździć. Jednak tylko, że tutaj dorzuciło wszystko. Ta dawka też musi być odpowiednia pod korzeń, żeby mi to pasowało. I tak, dzisiaj robimy akcję taką. Robimy usiewanie nawozu i uprawkę. Ogólnie miał być plan dzisiaj taki, żebyśmy zrobili sianokosy ostatnie na ten sezon. Ale mówię, może jeszcze przetrzymam, może 2 tygodnie jeszcze. Niech to prawie później dopiero zrobię. I tak gdzieś w październiku. Ale że terminy siewów ogólnie no już się mocno zbliżają. No przecież to właśnie chciałem zacząć na dość swoim areale. Więc muszę szybko się wracać tą robotę. Wiadomo, tymi sprzęcikami za dużo. No, no i nabucham, no nie oszukuję się. A to tak jest dużo lepiej niż miał robić to ręcznie, rozsiewać. Dobra, czekajcie, ciekawe czy mi to się nie na całość. Czy tak, tylko mi zbraknie. A dobra, w miarę dobrze jest. Tak, co zrobiłem poza nagrywaniami, można powiedzieć. No, dokończyłem orkiwa, widzicie, to nie było oglane, nie było orane. Robiłem sobie to poza odcinkiem. Co jeszcze zrobiłem, ale to będziemy zaraz widzieć, jeśli przejdziemy na kolejne pole. Bo połączyłem pole, które było pływane równo 2 odcinki temu. Bodajże, jak się nie mylę, to odcinek temu. Odcinek na temat. Był kupowany. Kupowane było pole. I połączyłem je właśnie z tym dużym kawałem przy domu. Tak, taki był taki spontaniczna akcja wyszła. Tak właśnie postanowiłem zrobić. Czy to dobrze wyjdzie na mojego fara? No, nie wiem. Troszeczkę dostanie po hungarach, jakby nie patrzył. Ale nie chcę się też bawić z takim małym klinem, można powiedzieć, w pewnym sensie. Więc postanowiłem zrobić to po całości jako jedna uprawa. No, przynajmniej ta będzie w tym pierwszym sezonie naprawdę ogrom, moim zdaniem. No bo patrząc na moje maszyny, mój areał cały, to jest już największe pole dotychczas, jakie mam chyba na mapie, znaczy na mapie, na moim gospodarstwie. Bo nawet chyba dzierżawa się chowa przy tym areale całym. Rapno sobie to rzucałem. To co miałem na wózku, można powiedzieć, zostało wykorzystane w 100%. I starczyło mi, czyli ciut zostało na wózku. 60% sobie rozsiewałem, wiecie, nie chciałem też zbyt dużo akcji robić na odcinku, więc postanowiłem sobie zrobić ten, a nie inny sposób, można powiedzieć. Widzicie, coś tam było dla was fajnie oglądających fajnie to było widzieć, żeby to można pasowało. Widzicie, też sobie wyrównałem już teraz, no powiedzieć pole, tak? Wyrównałem sobie. Nie wiem, czy troszeczkę nakładu nie robię, ale dobra, naprawę jeszcze na razie. Jak pójdzie trochę nawozu, to się nic w sumie nie stanie. 2 tygodnie jeszcze będą, to myślę, że się dobrze, dość dobrze rozłoży ten nawóz na tej ziemi. No i patrzcie, kupiliśmy w poprzednim odcinku, czy 2 odcinki temu pole po mojej prawicy. Zostało one zorane, dość skrupulatnie, tak powiem. Robię troszeczkę przyskubany. Zaraz wam pokażę mniej więcej, jak to wyglądało. Chociaż jeśli ktoś ogląda dobrze odcinki, to wie, że tutaj pole wyglądało mianowicie. Wyglądało tutaj, że ona gdzieś tak wychodziło i tak pod kątem szło. Co wiadomo, przy moim sprzętach troszeczkę to było upierdliwe. Więc to pole było kupowane przede wszystkim po to, żeby to wyrównać. I tu miało być ogólnie łowiec, tam pszenica wtedy, była mówiona na odcinku. Ale mówię, kuźwa, na takim klin będę teraz sobie tu grzał.
kawałeczek pola będę robił. Mówię, język fizyk, robi mi wszystko pod jedno. Pod jedno uprawę, można powiedzieć. No bo tak, robimy w tym sezonie dość, myślę, sporo takich nowości dla mnie, ponieważ lecimy sobie z przężytem, lecimy sobie z żytem na ziarno oczywiście i lecimy sobie z żytem na kiszonkę, co u mnie, no, miało być to w późniejszym czasie, tak, ale że chcę zwiększyć mój areał, to jest po jedno, po drugie chcę zwiększyć hodowlę. Tak sporo chcę zwiększyć hodowlę, więc dla mnie jest potrzebna kiszonka, ponieważ będę chciał kupić sobie paszowóz. To jest nieuniknione, bo nie mam tego Maxe Plus i tak dalej, żeby karmić sobie kiszonkami, więc muszę mieć paszowóz. Ale na szczęście, jeśli zrobię tyle zapasów paszy na wystarczająco, no to myślę, że na wiosnę już będziemy mieli bydło wstawione, bo będę robił to prawdopodobnie w okresie zadaszenie, wszystko w okresie zimowym, tak, w takim luźniejszym miesiącach, czyli tak powiedzmy styczeń, luty, to powiedzmy, że grudzień to będzie takim okresem odpoczynku w pewnym sensie, tak, więc niech ten grudzień będzie takim odpoczynkowym, styczeń, luty będziemy sobie to sobie spokojnie ogarniał, jak zadaszenie. I mam nadzieję, że w marcu będę już miał bydło wstawione. Będę miał bydło wstawione i będę chciał właśnie dość sporo zakupić ścieląt, bo przede wszystkim chodzi mi o zakup byczków, żeby po prostu zwiększyć swoją dochodowość. Nie iść typowo w ziarno, zboża na ziarno, żeby sprzedawać coś w tym stylu i słomę, tylko po prostu wykorzystać większość, bardzo bo ja tego nie wykorzystam do swojej hodowli, bo to jest nierealne, ale mam nadzieję, że w większości wtedy no, wykorzystam w ten sposób swoje plony, no i swój areał, który mam, no bo teraz podejrzewam, że jestem blisko 8 hektarów w tym stylu, więc sporo, na 30 i 30 i 60. Sporo jest tego i jeśli się to uda, no to też myślę, że jeśli wszystko oczywiście pójdzie zgodnie z planem i z moimi założeniami oczywiście, no to będzie wiosna, najpóźniej na jesień następny ciąg. Bardziej, jak wspomniałem o tym już, bo ktoś mi napisał w komentarzu, żebym wyrzucił 60, którą kupiłem, bo ona nie jest taka dopracowana pod ModHuba. Więc jak w poprzednim odcinku mówiłem, 10, jeśli się teraz nie sprawdziła dla was, nie ma problemu. Ja uzbieram sobie pieniążki i kupimy sobie po prostu większy ciąg. Nie chcę 60 teraz szukać, nie wiadomo jakich forów i tak dalej. Po prostu będę chciał ją wymienić. Powiedziałem, że to jest taka seria for fun, ale realistyczna, nierealna. Wiadomo, nie da się w 100% zrobić realnej serii, bo to jest niemożliwe. Ale, jak wspomniałem, będzie prawdopodobnie po następnych żniwach, a mam taką nadzieję, że tak będzie, kolejny ciągnik. Sprzedamy 60, kupimy sobie coś większego. A szczerze, już się rozglądam z jakimiś fajnymi ciągnikami. Po prostu chciałbym już mieć coś, nie wiem, z napędem, jakieś 80 koni, 70 koni, wszystko zależnie, jak to będzie z kwitem, jak to wszystko będzie wyglądało. No bo wiecie, że chcę, nie znaczy, że mogę. Dopóki nie będę miał pieniędzy, no to nic z tym nie mogę zrobić, wiadomo. Na wiosnę też, na wiosnę myślę, że ta wiata, zadaszenie, jak to tak zwał, to powstanie. To będzie na... też kosztowało mniej więcej 25-30 tysięcy. Dużo, tanio, nie wiem, zobaczymy. No, na razie pozwolenie wszystkie na budowę mam i tak dalej. I mogę sobie ewentualnie pozwolić na to, żebym po prostu postawił, jeśli po prostu finansowo zabieram radę,
Jeśli szef też mi da wolne, będę musiał w międzyczasie tutaj ogarniać, tak, bo jak wiecie, zatrudniłem się gospodarza jeszcze do pomocy sezonowej. Sezonowej, może na całorocznej. W zależności jak tam to się sprawdza. No to będę pracował u niego na gospodarstwie gościa. Więc dla mnie bomba. Nie powiem, że nie. Bo chciałbym po prostu swój może nie potencjał pokazywać, tylko po prostu nauczyć się, powiększyć sobą wiedzę odnośnie gospodarowania, jak mógłbym sobie nawet sam dla siebie w późniejszym czasie ogarniać temat, jakby to wychodziło. Czekajcie, bo tak patrzę, czy nie nakładam się. A no, lepiej mi co mi się nakłada trochę tego nawozu, niż ma mi zbraknąć, jeśli nie dosiać. Po prostu zwiększyć swoją wiedzę, tak? A on jakby zwiększył gospodarza, zawsze jest troszeczkę lepiej. Jeszcze jestem na takim płatku, że mogę sobie powiedzmy okrzątnąć, mniej się godzina, powiedzmy 17 po południu, a na gdzieś powiedzmy gdzieś tam o tej 5, pół do 5 wstać po okrzątnej, no się nie umiechać, tak? Właśnie do roboty. Nie myślę, że tak będzie. Czekajcie, muszę zobaczyć. Dobra, już się oglądnąłem. Chciałem sprawdzić. Dobra. I myślę, że dzięki temu, że właśnie poszedłem do tego gospodarza, mam nadzieję, że pozwoli mi też nagrać jakiś tam odcinek z tego właśnie na kanał. I zobaczymy. No, wiem, że prawdopodobnie w następnym dniu właśnie idę i mam tam niego orać, więc no tam sprzętami fajnymi dość. Nie powiem, że nikt nie wie, bo on naprawdę fajny dość. O Jezu. Fajne dość maszynki ma. Więc też będę musiał poduczyć większymi maszynami porobić. Nie tylko takimi pierdółkami tak zwanymi. Właśnie powiem, pierdółki dość dobre są. Tutaj. Więc no. U niego jest teraz akcja. Orka będzie. Dość dużego kawału. No. Zobaczymy, czy pozwoli nagrać, czy nie pozwoli, bo też nie mogę sobie tak sobie powiedzieć, że ja pojadę i będę sobie nagrywał, bo o, ty kurna, hola, nie ma prawa do nagrywania, więc będzie trzeba się dogadać, nie po prostu nie ustawiłem, ale to wiecie, ja sobie tak nie wiem, jak to wygląda. Dobra, no powiem szczerze, dojedziemy do końca, ja się chyba przepnę do Ciapaja, przepnę, pójdę do tego Ciapaka, tak powiem, i będziemy sobie ogarniać. Drugą stronę, czyli będziemy teraz sobie uprawiać. No dobra, tak, tych nawozów długo, powiem szczerze, długo te nawozy idą, ale wiecie, moim być dobra dawka na lekiem, jednak też tutaj za dużo tej dawki nie ustawię. Nie znaczy, tutaj się poognam, tak, bo lepiej wolniej, troszeczkę na dopadu zrobić więcej, ale żeby to miało być efektywniej, tak. Tutaj niestety muszę dawać pod korzeń nawóz, no bo wiecie, że nie miałem ogrodnika na tyle, żeby po prostu dać tutaj sobie znaczy no, inaczej obornika, żeby dać tak to bym powiedział nawozy pod korzeni dawał, a tak to musiałem po prostu dawać obornik, ten, kurwa, obornik, przepraszam, myli mi się, teraz muszę dawać nawóz pod korzeń. Dobra, ja sobie to postawię, nie będziemy się tu zjeżdżać. Ja sobie postawimy sobie w ranciku, 30, niech sobie tu stoi. Do domku daleko mamy. Sobie tu pójdziemy i deptamy sobie 30 drogą. Czemu 30? Te dwa 30 mi się najlepiej właśnie zgrywają. Na moim gospodarstwie najlepszą robotę na mnie robią. I dlatego te 30 są w ciągłym użyciu. Jeżdżą. Dobra, jedziemy na jedynkę. Jedziemy. Czekajcie, bo tak tutaj dałem w ten sposób, więc może bierzemy zaraz sobie może pomotawkę, tylko czekajcie. Na pewno nie tym biegiem. 8. Damy dwójkę. Oddychę na godzinę, a tu byśmy dali tak. Gdybyśmy jechali. Aż 8. Ciężko powiedzieć. Nie, tutaj byśmy jechali tak. Nie, no bo wiecie, ja chcę trochę głębiej tu dać, trzeba będzie postawić trochę kultura tu na głębiej.
Ale żeby to lepiej wymieszało. To wszystko. Dobra, lecimy. No może tam też gdzieś tam gdzie nie dociągnąć tutaj mi ogarnięcia tego. Ale myślę, że będzie dobrze. Ale wracają do tego gospodarza. A to nie wiem z tego względu. Gospodarza. Na sezon. Prac polowych. Może na pani sprawdzę, to wtedy będę pracował do niego może na stałe na razie. Bo z mechaniki na razie rezygnowałem z tego co wiedzie. Na poziomie gospodarstwa, prowadzenia gospodarstwa własnego. No ale jednak przy tych dochodach, przy tych wydatkach przede wszystkim, no nie jest to na razie realne, żebyśmy się tak trzymali tutaj. No więc musiałem coś po prostu podjąć, tak? Jakieś ryzyko i spróbować sił gdzieś indziej. Czyli nie będą mieć gospodarstwo, no chcę jeszcze mniej więcej w tym samym kręgu się powiedzmy obracać. Więc myślę, że to jest dobrze przeze mnie rozkminione, tak? Że jednak tak będziemy robić, a nie inaczej. Piszę, możecie pisać, czy wam taka coś odpowiada. Bo wiadomo, to jest dla was. Gdybyście pisali komentarze, czy dobrze, tak powiedzmy posunąłem się do tego, żeby właśnie iść do pracy w gospodarstwie, żeby nabyć tego doświadczenia, nauczyć się wielu, wielu więcej rzeczy. No bo wiadomo, jak powiedziałem, tutaj ciapciakami mieszali się po na dużo. Nie nabuchłabym, też się nie nauczę, tak? Bo dopiero się powiedzmy uczę tego gospodarowania tutaj. Ale myślę, że z dość dobrym efektem, no bo jednak tych plonów trochę mieliśmy. No wiadomo, poszliśmy w ciąg i kupiliśmy dość, moim zdaniem, sporo maszyn. Wiadomo, najbardziej można powiedzieć, że jestem statny na prasie, bo dałem 36-8 tysięcy, już nie pamiętam dokładnie. Ale dość sporo pieniędzy daliśmy za 60-tkę, przepraszam, 60-tkę za prasę. A teraz tego kwestia, że mi ta wytras nie derło. Tego kuziwa nie chciał. I... Patrzcie, może tak sobie będę jechał, żeby napadać tej tawy nie... No i chuj. Czekajcie, ja muszę... Wybaczcie mi, tak zrobię, ale jadę na GPS-ie. Ten pierwszy przejazd mi między pierdolę, bo nie chcę tawy tapić. Jadę na GPS-ie, wybaczcie mi, ale muszę tak zrobić. Chcę tam niszczyć. Nie potem musiałem dopiero teraz na wiosnę, żeby już teraz utracić wedle pężynowania. Dobra. Teraz możemy już sobie wyłączyć. Tam troszeczkę jak już dziobne, to dziobne, ale nie aż tyle. Dobra. Teraz można sobie już na spokojnie wyganiać. To co na tym wcześniej by było lepiej robić, czy tam jechać indziej, dobra. No ja i pojedziemy z tamtej strony, bo tam jest jednak już wyrobione. Ja może tak dychę będziemy jechać, o patrzcie, dychę dałoby na dychę, dychę, dobra. A skurwa, te nawozy się skończyły, gdzieś trzeba zabrać. Tyk. Nawracamy. Opuszczamy i grzejemy do przodku. Mniej więcej trzeba jechać po stronie, po skibowinie można powiedzieć. No dobra, ta dycha jest tak optymalna. Na wóz to jeszcze można trochę mniej jechać. Z tego względu, żeby lepiej to rozsiać. Ale widzę, że lagi to pływa dzisiaj. Już komputer tak już się nie domaga, ale mało ważne. Mówię. Jak dobrze pójdzie, będziecie mieli następny odcinek z ogarnięcia gospodarza większego. Tam wypadek są zajebiste sprzęt. Naprawdę, tam to szesnastki są John Deere, są masę Fergusony. No, taki gość dość sporych powiedzmy rozmiarów. Praktycznie ma Vauxhallsy, szesnastkę i czwórkę. Ma do tego Fergusona nowszego. Ale nie powiem, jak oni to po prostu poni. Czwórka i szóstka. To są... Znaczy inaczej.
Ferguson nie jest to konny, to jest Sturen i czwórka jest Sturen. Bueno robi właśnie na, tak powiem, przy budynkach, drugie robi na polach. Chyba potrzeba, no to idzie bydła. Ferguson 150 koni, szóstka. I John Deere 1, ale 180 koni, 190 koni, no sporych rozmiarów. No i on dziwo, ja mam jeździć tym John Deere 190 koni. Kurwa na ambicje, dość na głęboką wodę to mam iść podobno. Ale słuchajcie, do bo odważnie świat należy teraz, to wiadomo. Na to chyba uliczny RS, wszystko, to tam nie ma co się bawić. Znaczy bać inaczej, nie chciałem powiedzieć. Więc no, wsiadać, jechać, klub piątka, obrotówka na luzie, 195 koni chyba, nie 195 koni, nie będę zgadywał. No i nie wiem, takie dość sporawe pole będzie do łania. Ale mówię, dopiero będę dopiero wiedział, jak da mi przyzwolenie na to, żeby móc nagrać tak, bo mówię, bez tego będę nawet odpalał kamery. Po prostu. Tego to jest tak, że mi się nie chce te kamery centować fajnie, później się kurwa nakręcić do głowy. Tutaj tu kamerę całą. Dobra. No i fajnie, no bo to idzie elegancko. Tak teraz. Robimy taki, można powiedzieć, dość dobrą robotę, bo musi mi to uprawić. Na po robocie, jak jestem, połaram sobie tego gospodarza. No to myślę, że już wpadniemy raczej z siewami. Trochę chusteczkowo to wychodzi, że teraz będą siewy. Ale muszę, nie chcę też sobie robić tak, że uprawki, później gotują same siewy. No bo też sensu nie będzie, moim zdaniem. Gadałem z jednym z gospodarzy. Właśnie odnośnie tego, czyli teraz robić czy to na kieszonkę, bo tam będzie prawdopodobnie kukurydza już. Tak, kukurydza będzie. Właśnie czy że na kieszonkę zobaczymy. No to mówi, nie baw się. Z oraniem pod to. Nie dawaj babta, nie dawaj nic. Tylko weź po prostu sobie czy ta leży głęboko. No i widza się. Jest spoko. Tylko ciekawe, czy ja takim pizdrykiem na sobie dam radę uprawić. Mówi, jak dobrze postawisz, dobrze ustawisz talerzówek, to nie ma opcji, żebyś tego nie uprawił. Mówię, dobra, zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. No to mówi, przerajesz tak talerzówko, później agregacikiem przejedziesz i powinieneś sobie taką zmiarę wziąć. Czemu to mówię pod tym względem? Ponieważ ja w życiu rannym tak zrobiłem. Naprawdę. Zrobiłem tak, że po kukurydzach i po żyskach pojechałem, stależowałem, zasiałem żyto. Powiem szczerze, nie odbiega niczym. Osobnie niczym, co by było po ranu. Więc no, dlatego mówię tu, jak ktoś chce też wyłożyć. A wiadomo, że przy to na kieszonkę, jeśli by nie było, to i tak się uda. To moim zdaniem to i tak nie mam tu się bawić. Więc tutaj będę tak właśnie robił, że to co na kieszonkę, no to będę sobie po prostu przygotowywał bezporkowo. Wiadomo. Ale to powiem, a to po chuj ci bezorkowiec. Bezorkowiec później będzie, jeśli nie, bezorkowca, jeśli tu będzie, jeśli dojdziemy takiego stanu już finansowego i maszynowego, no to wtedy będzie bezorkowo, ale już troszeczkę wybiegam, tak, do przodu. I wtedy będziemy mogli sobie bezorkowo robić pod zboża, po zasiewy normalne. A teraz, jak będziemy mieli typowo na kieszonkę, no to po co to paliwo mam przepalać, orać teraz, tracić czas i mogę sobie po prostu wpaść i zasiać bezpośrednio w trochę spłukioną ziemię i wtedy mam zajebistą opcję, żeby zasiać żyto. Na kieszoneczkę, mówię, jakby nie było, choćby nawet i metrowe, to i tak już dobre. Czy nawet półmetrowe, a na kieszonkę to i tak będzie luksus. A wiecie, na chwasty nie będziemy pyskać, bo tam na kieszonkę będzie szło, to nie będzie sensu. Dlatego będzie troszeczkę dowalu, bo jest to pod nowej, będzie na nowej dzierżawie. Właśnie wziętej. To właśnie
żeton na kieszonkę. Tego, że mam przyczepę, to będę mógł sobie elegancko tą przyczepę zebrać. I wtedy będziemy się jakoś tam kombinować pod tym względem. Jak to widzę, dobra, nie będę przedłużał. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli takiego się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, jak pamiętasz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.